Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Czas na kolejny opening Shining Fates. 25-lecie Pokémonów świętujemy pełną parą. Dedenne, Pin Collection, Smart Party. Zapraszam na film. I... Przepraszam. I Dedenne. Dedenne to wspaniały zestaw. Mamy tutaj trzy boostery z kartami. Karta promo. Dedenne. Nice. Pozdro strollowany dla ciebie. Mat party z Dedenne. To czas na mat party z Dedenne. Nic nie łączy się tak jak szybkość max. Szybkość mat party. Bądź jak Dedenne. Wskocz na imprezę z kolekcją Pokémon Shining Fates, boosterami i niezwykłymi psychicznymi mocami tych Pokémonów. Pin Collection zawiera promokartę, przypinkę, trzy boostery oraz kod do Pokémon Trading Card Game Online. Odpakujmy sobie ten zestaw raz, dwa. Pokémon, czy już wszystkie masz? To ty i ja. Musimy ocalić świat, Pokémon. To przyjaciel mój, ramię w ramię, wielki bój. Dobra, to jest nasza przypinka kolekcjonerskiego boksu. Dedenne wygląda tak. Jest to po prostu słodziak nasz, który uwielbia jeść poke owoce zbierane prosto z drzewa. Nie, powiem wam, że ta przypinka wygląda epicko. Jest słodziaśny Dedenne. I on tak w anime śmiesznie mówił: Dedenne! Używając tych swoich ataków. Ale beka. Wow, ale słodka ilustracja tego Pokemona jest na tej karcie promo numer 80. Słabość na stalowe ataki oraz jest typu psychicznego z atakiem oczywiście nie innym jak mat party. Taka inna pozycja jest tego Pokemona, tak bardziej tutaj przypomina takiego chomiczka jakby. Nice. Niech powędruje tutaj. O, proszę Państwa, dawno nie mieliśmy takich boosterów. Jest taki, taki i król dnia. Charizard, którego dawno nie widzieliśmy na paczkach Shining Fates. Dobra. Oprócz tego wszystkiego znajdziemy również kartę z kodem. No i z powodu, że to jest seria z wspomnieniami kart Pokem. Skoro to jest opening na... Mamy 25-lecie Pokémonów, to pora na wspomnienie z okazji. To pora na jakieś przyjemne wspomnienia z Pokémonami. Kończą mi się pomysły już na wspomnienia. Nie planowałem nagrywać wszystkiego naraz. Dobra, może zabawki z McDonald'a. Chociaż to nie są te do końca. A to nic. Powiem wam tak. Kolejnym moim wspomnieniem z Pokémonami będą na pewno zabawki z McDonald'a, które co jakiś czas pojawiały się w Polsce. Zwłaszcza jak to było w Polsce, to ja byłem zawsze bardzo podekscytowany, że zabawki pojawiają się w Happy Mealach. Powiem wam tak, z dystrybucją nie było żadnych problemów w Polsce. Pamiętam jak za czasów Pokémon Go, pierwsza fala się rozeszła bardzo szybko. Tutaj mamy na przykład, zobaczcie, alolańskiego egzekutora. Ej, i ta karta jest w stanie full mint, co się praktycznie nie zdarza. Ej, chyba wyślę to do PSA-ki. Bez kitu. Ja nie żartuję. Full mint. Zazwyczaj tu jest odgniecione kółko. Co jest grane? Karta z McDonalda? W takim stanie? Ja się nie śmieję, ja nie żartuję.
Wyślę to do PSA-ki, bez kitu. Top loader nawet poleciał. Wracając do wspomnienia, tu mamy takie wyrzutnie. Pamiętam, że kiedyś Freeze miał jeden taki filmik, dostał to od widza, potem sprzedał, miał taki challenge, żeby przeżyć za ileś tam pieniędzy. No ale nieważne. Wracając do wspomnień z McDonalda jeszcze. Zawsze mnie jarało to, że gdzieś za granicą wychodziły jakieś zabawki, a potem w Polsce się okazywało, że tego nie mamy. I przełomem było Pokémon Go, wtedy mieliśmy w Polsce figurki. No i teraz też ostatnia nasza promocja, to były właśnie takie pokebole w 2019 roku. Teraz na przykład ekskluzywne na Stany Zjednoczone są takie zestawy na 25-lecie. Ja będę otwierał te zestawy właśnie z McDonalda ze Stanów Zjednoczonych. Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, wtedy nie przegapicie nowych filmów. Kolega ze Stanów, Tyler, załatwił mi te zestawy amerykańskie. Szkoda, że tutaj właśnie te karty były tak zapakowane na szybko z tym krążkiem, że tak powiem, bo zobaczcie, co tu się stało. Tutaj się odcisnęło coś, tu widać wgniecenie straszne i tu widać zdarcie hologramu na tym Gastly. No, to jest wina właśnie takiego pakowania plastiku razem z kartą Pokémon. No i co? Takie karty już nieco niższe oceny dostaną, a zwłaszcza, że dziesiątek jest tak mało na świecie przez to, że były produkowane w taki sposób, że wszystko było wrzucane do jednego worka. Plastikowa zabawka razem z kartą. Mam z tymi takie wspomnienia, że kiedyś były promocje, na przykład jeszcze na kupony z Maca można było dostać dwa Happy Meal, nie wiem, za 16 zł i wtedy miało się kartę promo, figurki, dwie Pokémon i no naprawdę szał ciał wtedy był, jeszcze jedzenie za darmo wychodziło. Wracamy do openingu naszych kart, zapraszam na unboxing Shining Fates. Śpieszymy się, to jest opening kart Pokémon Shining Fates na kanale Hikomikos. Nie regulujcie odbiorników, trzymajcie się, zostańcie z nami. Morpeko, Spinarak, Buizel, Rowlet, Bullguy, Reverse, rzadką kartą jest Celebi, Energia elektryczna, Tropius, Luxio, Gym Trainer, ok. Drugi booster. Ach, tym razem zobaczmy to. Powolutku. Gossiflo, Snom, Koffing, Kaknia. Co? Jak do tego doszło, że trafiliśmy dwie takie same karty w boosterze? Przecież to jest niemożliwe. Pierwszy raz w życiu mam taką historię. Jakość pakowania The Pokémon Company chyba po prostu odłożyło na drugi bok. Co jest grane? Dwie takie same karty w boosterze. Galariański Perserker! Cinderace VMAX! Wow! Dwie karty epickie. Galariański Perserker Shiny. LOL! Ewolucja z galariańskiego miała. 120 punktów obrażeń, 120 punktów życia. Abilitka Steely Spirit, twój Pokémon metalowy, stalowy. Zadaje 20 punktów damage'u więcej do Pokémonów aktywnych przeciwnika. A tak, Metal Claw, dwie metalowe energie, jedna bezbarwna, dowolna. 70 punktów obrażeń. I Cinderace VMAX Full Art. Ataki to Counter oraz Max Pyro Ball. Pamiętam, że Kushi nagrywał Let's Play z Pokémon Shield. Ja nagrywałem z Pokémon Sword. I tutaj tym Max Pyro Ballem, kiedy ewoluował w Dynamax, VMAX, jak tutaj mamy na karcie, to Pyro Ball to był jego sygnaturowy atak. Nice. Super drop. Energia psychiczna, Tropius, Bullguy oraz ręczniczek. Ostatni booster. Zobaczmy, co tutaj będzie. Jak będzie Charizard, to nie wiem. Mamy karty jak Shinx, Grookey,
Trapinch, Yanma, Koffing, Shiny Banelby, wow, wow, nice, kurczę, on jest taki tutaj ciemny króliczek, czarny trochę. On normalnie ma przecież barwy brązowe. Normalnie byłby brązowy, a tu jest czarno-szary, zobaczcie. Szaro-brązowy, czarno-szary. Śmieszny wariant shiny tego Pokemona. Ale pięknie, uwielbiam set Shining Fates. Naprawdę, jeśli chcecie kupić karty, to tylko Shining Fates. A jeśli nie wiecie, gdzie kupić karty, to tylko na ludquest.pl. Tam znajdziecie największy wybór kart Pokémon. Dodatkowo z kodem Hikomikos dostaniecie gratis kalendarzyk z Charizardem na 2021 rok, flepki Hikomikos oraz mój autograf. Nice, nie licząc tych dwóch Happy Mealowych. Z wspomnieniem Berserker Shiny, Cinderace VMAX, Banelby Shiny. Wow, ale udane dropy z boosterków. To było coś. Dedene, dziękuję Ci bardzo. A Wam dziękuję, że dotarliście do końca. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie hashtag króliczek w komentarzu. Zobaczymy, ile króliczków będzie w komentarzach. A jeśli Wy macie jakieś wspomnienia związane z Pokemonami, napiszcie w komentarzach, przypnę serduszka najlepszym wspomnieniom i widzimy się w kolejnych openingach kart Pokémon, jak i również gameplayach z Pokémon GO. Zobaczcie inne filmy proponowanych, które Wam się wyświetlają obok i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Miłego, wszystkiego dobrego.